W środę wieczorem na stadionie Tula mecz eliminacji Ligi Mistrzów Dynamo Kijów kontra Fenerbahce Stambuł. Z nami wychowanek Akademii Dynama Władysław Ochrończuk. Władek, dlaczego te mecze w tej edycji europejskich pucharów są dla zespołów z Ukrainy tak szczególnie ważne? Zawsze szczególnie ważny mecz i cała Ukraina zawsze za tym ogląda te mecze. Ale teraz, szczególnie podczas wojny, to jest sposób zwrócić trochę uwagi na coś inne, na sport i na ulubione Динамо Київ. Co nie zawsze myśleć o tej wojnie, to jak taki mały moment, kiedy można na coś inne zwrócić uwagę. To także taki moment, kiedy chyba wszyscy dodatkowo jednoczą się pod flagą ukraińską, niezależnie od tego, skąd pochodzą i komu kibicują na co dzień. Tak, to będzie taki moment, kiedy jeszcze raz będziemy jednym takim ukraińskim zespołem na europejskich pucharach i będziemy kibicować wszyscy Ukraińcy Dynamo Kijów. Mecz Dynamo Fenerbahce w Łodzi. W Łodzi, gdzie na co dzień mieszka dużo Ukraińców. W Łodzi, gdzie zawsze możecie liczyć na pomoc łodzian. Tak, w Łodzi mieszka dużo Ukraińców i był już tutaj mecz Ukrainy. I była taka mocna pomoc Ukraińcom na stadionie i myślę, co teraz będzie to samo. Polacy bardzo ciepło przyjmują nas, Ukraińców. Duża taka pomoc dla nas naprawdę i to dziękujemy od wszystkich Ukraińców za tą pomoc, co Polacy robią dla Ukraińców. Jakiego meczu spodziewasz się w środę wieczorem? Jak ten mecz może przebierać według ciebie? No, będzie ciężki mecz. To jest Liga Mistrzów i Dynamo już pół roku nie miało takich oficjalnych meczów, ale mam nadzieję, że ten mecz będzie za nami, za Dynamo. Jak według ciebie zagra Dynamo? Jak może zagrać, jak powinno zagrać? Nie wiem, w jakim stanie teraz zawodniki Dynamo, ale tam dobrze jest zespół i mam nadzieję na zwycięstwo. Myślisz, że Dynamo zaatakuje od początku, czy że będzie czekało na ataki Fenerbahce i samo myślę, będzie na kontry się nastawiało? Myślę, co będzie drugi wariant. Dynamo będzie czekać na kontry taki i będzie przyjmować na swoje połowie przeciwnika. Najmocniejsze strony Dynama, największe atuty Dynama? Teraz to mamy indywidualno mocnych zawodników, Cyganków, Bujalski, tak. Mamy też takiego mocnego obrońca, jak Zabarny, dobry bramkarz. Dynamo Kijów ma dobry zespół i naprawdę może grać dobrą grę. Kto jest faworytem tego dwumeczu? Nie wiem. Chciałbym, żeby faworytem był Fenerbahce, ale dalej poszło Dynamo Kijów. Jestem kibicem Dynamo Kijów i nie mogę tak naprawdę powiedzieć, bo ja tylko za Dynamo Kijów i kibicuję, dużo kibicuję im. I tak wolno nie mogę ocenić te szanse. Czy wśród obecnej kadry jest ktoś, z kim miałeś okazję grać, rywalizować w Akademii Dynamo Kijów? Cyganków graliśmy razem trochę czasu. Teraz tam jest Denis Antioch, my graliśmy Kolos Kowalivka razem. Jest chłopak. Jakiej atmosfery spodziewasz się w środę na trybunach? Bo wiadomo, że kibice tureccy są znani z bardzo żywiołowych reakcji, są bardzo tacy impulsywni. No i z drugiej strony kibice Dynama, których będzie mimo wszystko większość. I polski fany, zokrema kibice LKS-u, też takie mocni, jak oni przyjdą też. To będzie dobra atmosfera na trybunach i ukraińscy kibice też
umie tak kibicować bardzo mocno, to zobaczy, będzie mocna taka atmosfera, myślę, na stadionie.